Hej, Jacek i Darek. Dzisiaj pokażemy Ci jedno ćwiczenie. Rewelacyjnie rozciągające, intensywne. Bardzo je lubię, ponieważ idealnie celuje w obręb mięśni grzbietu w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Więc jeżeli masz takie dolegliwości, to ćwiczenie będzie dla Ciebie. Przechodźmy zatem do niego. Zapraszamy. Pokażemy trzy wersje tego ćwiczenia, a najważniejsza wersja będzie na końcu. Podstawowa wersja to po prostu stań naprzeciwko klamki, złap za nią i rozciągaj swój grzbiet. Pokażę to jeszcze z boku. Złap za klamkę, pociągnij do tyłu swoje plecy tak, aby poczuć rozciąganie właśnie w mięśniach, które masz spięte. Druga wersja jest to taka, że musisz stanąć troszkę do boku, czyli ja stanąłem troszkę z prawej strony tej klamki, prawą rękę daję po skosie, dołączam lewą i biodrami jeszcze wychodzę w stronę prawą, w moim przypadku, aby rozciągnąć prawą stronę. Pokażę to z boku, czyli staję do boku do klamki, prawą ręką na skos, dołączam lewą, rozciągam, że pociągam do tyłu i jeszcze biodrami wychodzę w stronę prawą. Oczywiście warto to robić na obie strony. Pokazywaliśmy to ćwiczenie w osobnym materiale. Do tego materiału zostawię link w karcie u góry. Najważniejsza wersja. Otwórz sobie drzwi. Stań w poprzek futryny. Złap jedną ręką na skos, drugą również na skos. Nogi daj sobie do futryny, tak żeby się zaprzeć. I rozciągaj, tak jak w poprzednich dwóch wersjach, swoje plecy poprzez przesunięcie środka ciężkości do tyłu. Tu ważna informacja, zmieniaj sobie wysokość, bo może być tak, że bardziej będziesz czuła, jak wyżej położysz ręce, bądź bardziej będziesz czuła, jak dasz je niżej. Utrzymuj to, szukaj tego napięcia, tego rozciągania w tych mięśniach spiętych. Trzeba wykonywać tego ćwiczenia 4 serie i 40 sekund najlepiej przytrzymać. Pamiętaj oczywiście, że to jedno ćwiczenie rozciągające, choć bardzo skuteczne, powinno być prologiem, wstępem do tego, co powinieneś zrobić więcej. Większość takich dolegliwości w obrębie właśnie mięśni grzbietu bierze się z szeroko pojętego przeciążenia. Więc ćwiczenie rozciągające jest czysto objawowe, żeby zmniejszyć Twój ból. Jednakże, aby ten ból nie wracał, to po pierwsze warto by było robić to prewencyjnie, takie rozciąganie, ale po drugie powinno się powzmacniać swoje mięśnie grzbietu, do czego chcielibyśmy Cię wraz z Dariuszem namówić. Aby wzmocnić swoje mięśnie grzbietu w obrębie kręgosłupa piersiowego, możesz iść na basen, możesz iść na siłownię wykonywać ćwiczenia, bądź korzystać z materiału z naszego kanału. W karcie u góry zostawię link, który przeniesie Cię do filmiku z zestawem ćwiczeń 5 ćwiczeń z gumą na garbienie się. Jest to moja autorska rutyna ćwiczeń. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję z Dariuszem, że to ćwiczenie będzie dla Ciebie pomocne, przyniesie ulgę w Twoich dolegliwościach. Mocno namawiamy Cię do tego, aby wykonywać to ćwiczenie nie tylko w wersji leczniczej, kiedy Cię boli, ale również jako prewencja, w szczególności wtedy, kiedy masz predyspozycję do napięć w tym odcinku, do takich dolegliwości. Zaplanuj sobie, kiedy w przerwach w pracy, w jakich aktywnościach dnia codziennego możesz wprowadzić sobie to proste ćwiczenie i rób je przynajmniej raz, dwa razy dziennie, nawet podkreślamy, kiedy Cię nie boli. Raz jeszcze kłaniamy się, życząc pięknego dnia, dużo ćwiczeń, mało bólu. Pozdrawiamy.